znowu my, Agata i Magda. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnym temacie, który dotyczy nas wszystkich, to znaczy o ekologii. Czym jest dla Was ekologia? Oto nasze skojarzenia. Pierwsza asocjacja to tlen. Potrzebujemy go do oddychania. Drugie skojarzenie to bogactwa naturalne, czyli inaczej zasoby, elementy środowiska, które człowiek może pozyskiwać, na przykład woda i atmosfera. Dzięki nim rozwija się życie i cywilizacja. Bogactwa naturalne można podzielić na odnawialne i nieodnawialne. Do odnawialnych zaliczamy wodę, która krąży i się odnawia, oraz glebę, która może być uprawiana. Kolejne nasze skojarzenie to atmosfera. Wiecie, czym jest atmosfera? Składa się ona z mieszanki gazów, czyli powietrza, w którego skład wchodzą azot, tlen i argon. W najniższej atmosferze ziemskiej zachodzą zjawiska pogodowe i obieg wody w przyrodzie oraz występuje para wodna, która się skrapla i tworzy chmury. Następne skojarzenie to alternatywne źródła energii. Jest to nic innego jak pozyskiwanie energii. Wykorzystywana jest do zasilania miast, firm, zakładów i często jest wytwarzana przez gospodarstwa domowe. Możemy rozróżnić elektrownie wodne, wiatraki, koła wodne, kolektory słoneczne, energię geotermiczną, energię wodną, energię słoneczną i energię wiatru. A kolejne słowo to zanieczyszczenia powietrza, które przyczyniają się do zagrożeń środowiska. Głównym źródłem zanieczyszczeń jest uprzemysłowienie, przemysł energetyczny, przemysł transportowy, przemysł chemiczny, wzrost ludności, motoryzacja. Skutki zanieczyszczenia natomiast są następujące. Kwaśne deszcze, czyli opady atmosferyczne o odczynie kwaśnym, zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami. Dziura ozonowa, występująca głównie w obszarach podbiegunowych. Smog to inaczej zanieczyszczone powietrze, które zawiera toksyczne gazy, głównie z przemysłu i motoryzacji. Spaliny, czyli gazy spalinowe powstające w procesie spalania paliwa. Wysypiska śmieci, inaczej składowanie odpadów. W Polsce największe wysypisko śmieci znajduje się blisko Warszawy. Oczyszczalnie ścieków, służą one do neutralizowania ścieków, czyli pozbawiania ich substancji szkodliwych. A teraz zastanówmy się, co możemy zrobić dla środowiska. Oto nasze wskazówki. Segreguj śmieci. Używaj toreb bawełnianych zamiast foliowych. Oszczędzaj wodę. Zbieraj makulaturę. Zamień auto na rower. Kupuj żarówki energooszczędne. I wyłączaj światło.